Krzysiek, myślałem nad formą tego wywiadu i tak postanowiłem, że to trochę bez sensu, żebym ci zadawał pytania, na które ewentualnie udzielisz jakieś wymijające odpowiedzi albo takie, żeby oczywiście nikogo nie skrzywdzić. Chciałbym więc, żebyś po prostu skierował parę słów po tym meczu do kibiców, do środowiska Podbeskidzia. No co, no kibiców to wypada jedynie przeprosić, bo przyjechali też kupę kilometrów kolejny raz nas wspierać, a my niestety no trzeba sobie powiedzieć prosto w oczy, że kolejny raz gramy bardzo słabo. Nie wiem, nie tworzymy sytuacji, nie strzelamy bramek. Przeciwnik ma sytuację jedną, strzela nam bramkę, no to też kolejny raz VAR nam jakby nie pomaga. Nie wiem, no ciężko znaleźć jakiekolwiek słowa na to, bo dzieją się takie rzeczy w piłce. No mówię, do kibiców jedynie to, że dziękujemy, że przyjechali i przepraszamy za wynik. Jedyne co, no to mamy tyle dobrze, że w piątek gramy kolejny mecz i jest okazja się poprawić. No i co mogę powiedzieć? No mówię, ja jakby od siebie jeszcze, że w tej drużynie mamy za dużo jakości, żeby grać tak jak gramy teraz i no i bardzo mocno wierzę w to, że po prostu to poprawimy, bo myślę, że nie mówię, no nie spadamy z ligi, ale bardzo słabo to wygląda. Może poza tą pierwszą połową za Dromopole, gdzie mieliśmy tych sytuacji bardzo dużo, to niestety każdy kolejny mecz był słabszy. No tydzień temu udało się wygrać szczęśliwie. No a dzisiaj taki mecz przegraliśmy, no i tyle w temacie. Dzięki bardzo.